Witajcie! Dzisiaj odwiedzam Stronno. Tutaj, niedaleko na północ, zaczynają się bory tucholskie. Jak wiecie, na Świętego Marcina najlepsza kujawsko-pomorska gęsina. Dlaczego nie przygotować jej z darami lasu? Kujawsko-pomorskie to województwo rolnicze. Lasy zajmują 1/4 jego powierzchni, a więc jesteśmy lekko poniżej średniej ogólnopolskiej. Główne kompleksy leśne w Kujawsko-Pomorskiem zlokalizowane są wzdłuż rzek Wisły, Brdy, Wdy, Noteci i Drwęcy. Oczywiście listopad to zbyt późno na grzybobranie, ale w październiku możemy jeszcze znaleźć w naszych lasach podgrzybki, kanie, kurki i mniej znane grzyby. Pobliskie bory tucholskie to taki region, gdzie las rekompensował mieszkańcom nieurodzajne plony piaszczystej ziemi. Na wiosnę dobywano z drzew brzozowych sok, który był stosowany jako napój, środek kosmetyczny i lekarstwo. Z drzew sosnowych pozyskiwano żywicę, którą beczkowano i odstawiano do fabryk, gdzie produkowano gumę. Ważnymi zajęciami borowiaków było łowiectwo i zbieractwo. Z płodów leśnych popularne były borówki, czarne jagody, jeżyna, żurawina, które były później sprzedawane na targach. W lesie możemy znaleźć również jałowiec, który świetnie komponuje się z dziczyzną, ale również będzie pasował do potraw z gęsiny. Jałowiec zbiera się po pierwszych przymrozkach, a więc na tegoroczny jest jeszcze za wcześnie. Owoce jałowca powinny mieć fioletowy kolor. Nazwa jałowiec wzięła się od jałowych gleb, na których ten krzew rośnie. Owoce jałowca są bezzapachowe, ale kiedy je rozgnieciemy, uwalniają swój leśny zapach i smak. A zatem dzisiaj przygotuję siekaną gęś z wątróbką, jabłkiem, cebulą. Dodamy odrobinę jałowca, całość zawiniemy w ciasto francuskie i usmażymy. Zaczynamy. Do mojego dania posiekałem skórę z gęsi. Wytopię, a druga część to siekana noga z gęsi. Ja używam nogi, ponieważ jest tam kilka rodzajów mięsa. W międzyczasie pokroję cebulkę w kostkę. Mam też również wątróbkę drobiową. Pokroję ją dosyć drobno. Kolejnym elementem będzie rozgnieciony i posiekany czosnek. Jabłuszko. Malutka, drobna kostka. Proszę bardzo, piękny brązowy kolor. To jest moment, kiedy mogę dodać posiekaną nogę z gęsi. I bardzo dokładnie wysmażę. Śmiało możemy posolić i dodać szczyptę pieprzu. Czas na jałowiec. Mam taki zeszłoroczny, suchy. Posiekamy. I ostatnim dodatkiem, który będzie, to rozmaryn. I bardzo drobno go pokroję. Mięso się ścięło. Więc to jest czas, kiedy mogę dodać wątróbkę. Wątróbka się ścięła. Kolejna porcja to cebula. Wszystkie składniki smażę etapami. Jabłko dam na końcu, ponieważ puści mi sok, a chciałbym na chwilę obecną wysmażyć cebulkę. I czas na pozostałe składniki, czyli czosnek, jałowiec, rozmaryn i jabłka. Dodamy malutką łyżeczkę masła. Tak przygotowany farsz zdejmę już z kuchenki. Do smaku dodam jeszcze otartą skórkę z pomarańczy. Odrobina szczypiorku, natki pietruszki. Sos z kurek. Oczywiście, jeżeli w listopadzie nie dostaniecie świeżych kurek, spokojnie możecie zastąpić to na przykład boczniakiem, który jest dostępny prawie przez cały rok. A jeżeli lubicie na przykład borowiki, wystarczy użyć na przykład mrożonych. Poddzielam na długie, małe kawałki. Na patelnię wleję troszeczkę oleju, nie za dużo. I wrzucę kurki. Czas na cebulkę. Pokroję w drobną kostkę. Dorzucę cebulkę, szczypta soli i pieprzu. Dorzucę mały listek laurowy i jedną, dwie kulki ziela angielskiego. Niech się też posmaży. Czas na masło. Taką dosyć sporą łyżkę. Czas na białe wino. Całość musi się zagotować, tak aby alkohol odparował. Odparowujemy alkohol też dlatego, żeby śmietana, którą dodamy za chwilę, się po prostu nie zważyła. Sos się odgotowuje, a ja w międzyczasie przełożę sobie mój farsz do miski. Alkohol odparował, więc dodamy śmietanę.
sos musi pogotować ją kolejne 3-4 minuty, aby leciutko odparował. My to nazywamy redukcją sosu. Aby podkreślić smak sosu, no i kurek oczywiście, dodamy świeżo pokrojony koperek. Czas zawinąć nasz farsz w ciasto francuskie i usmażyć. Ciasto francuskie możecie zrobić sami lub po prostu kupić w najbliższym sklepie. Po rozwinięciu musimy wysmarować je rozkłóconym jajkiem. Na środek położę dojrzewającą szynkę. Wybierzecie swoją ulubioną mozzarellę. Porozrywam palcami i porozkładam. Czas na farsz, który przygotowaliśmy. Ląduje na środku, na mozzarelli. Czas wszystko teraz dokładnie zawinąć. Założę boki i drugą część. Przesmaruję suchą część znowu jajkiem. I teraz dokładnie zawinę. Bardzo dokładnie dociskam, tak aby cały farsz był mocno ściśnięty ciastem. Podzielę teraz na mniejsze części. Te przecięte części lekko wepchnę do środka i zamknę. Tak przygotowane wałeczki jeszcze leciutko przetrę jajeczkiem. Wylądują w rozgrzanym tłuszczu. Przygotuję sobie talerz z papierem, aby odsączyć po smażeniu z nadmiaru tłuszczu. O, z jednej strony się ładnie przyrumieniły. Odwrócimy na drugą. I pierwsza partia już usmażona. Odłożymy na ręcznik, aby ociekło z tłuszczu. I wrzucamy na tłuszcz cztery piękne wałeczki. I kolejna partia gotowa. Ciasto jest bardzo delikatne. A teraz podgrzeję sos. Wyleję trochę sosu. Ułożę moje rolatki. Odrobina rukolli lub innej ulubionej sałaty. Ja lubię rukolle, ponieważ jest troszeczkę ostra, więc to jest to, co ja bym chciał uzyskać. Pozostały sos wleję do garneczka. Będę sobie polewał tak, jak będę sobie tego życzył podczas jedzenia. Drobna, naprawdę drobna dekoracja. I moje rolatki z gęsią, z wątróbką gotowe. Pachną niesamowicie, niesamowicie delikatne. Smacznego. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Myślę, że gęsina z darami lasu na obiad w Dniu Narodowego Święta Niepodległości to bardzo dobry pomysł. A równie dobrym pomysłem jest przedobiedni spacer po kujawsko-pomorskich lasach. Do zobaczenia!